troszeczkę kwota dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Ta kwota jest taka sama, jaka była w ubiegłym roku. No przecież wiemy, że jest inflacja, wiemy, że wszystko drożeje, a te warsztaty po tych turbulencjach wieloletnich na razie są ustabilizowane i chyba zależy nam wszystkim, żeby w tych warsztatach było dobrze i działo się dobrze. Moje pytanie jest takie, czy są jakieś inne, bowiem wiem, że miasto tam musi dodać 15% do tych kosztów, które Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przydziela. Czy jest jakiś inny fundusz, w którym my te warsztaty dofinansowujemy jeszcze, żeby to było, żeby jakby było to wyrównane? To jest akurat jedna z kwot narzucona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji. Liczba osób uczestniczących w warsztatach razem, wskaźnik, który narzuca PFRONS. Warsztaty są prowadzone przez stowarzyszenie i stowarzyszenie może pozyskiwać środki z różnych innych źródeł. My jako miasto mamy obowiązek dołożyć te środki, które wynikają także z ustawy. Innych możliwości prawnych na dziś nie ma wspomagania. Ale ja myślę, że warsztaty mieszczą się w tych pieniądzach, które Państwowy Fundusz Rehabilitacji przekazuje. My prowadziliśmy i prowadzimy nadal nadzór nad warsztatami i remontują pomieszczenia i opłacają wynagrodzenia i dostarczają środków żywności i materiałów na potrzebnych do terapii. Nie widzę na dzień dzisiejszy jakichś wyjątkowych potrzeb w tym zakresie. Są jeszcze pieniądze, które Szanowni Państwo przekazaliście już w zeszłym roku na remont dachu i instalację centralnego ogrzewania. Że są takie fundusze, którymi dysponuje miasto, na przykład to popularne zwane kapslowe, w którym możemy też warsztaty wspomóc. No, bardzo bym prosił, żeby urząd widział, że jeżeli kto prowadzi stowarzyszenie, to znaczy, że robi to podmiot, który zamiast jakby służb miejskich wykonuje jakby poważne zadanie, bardzo ważne dla miasta, bardzo ważne dla obywateli naszego miasta i takie spojrzenie troszeczkę bardziej pomocowe ze strony miasta było wskazane. Bez kapsułowego mają swoje określone przeznaczenie. Nie ma dowolności w dysponowaniu tymi środkami. Pani naczelnik wspomniała, WTZ-y prowadzą stowarzyszenia. Dzisiaj przed nami pojawia się ogromna, wielka możliwość pozyskania dodatkowych środków. Myślę tu przede wszystkim środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naszego regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, a pojawiła się w lutym już trzecia wersja tego programu, projekt. Tam się przewiduje około 30% środków w sprawie 2 miliardy euro przeznaczonych na nasze województwo właśnie na wsparcie różnych tych miękkich projektów. Więc na pewno każde stowarzyszenie ma tego typu możliwość i wierzę w to, że każde stowarzyszenie, które jest zainteresowane pozyskiwaniem dodatkowych środków, a pan marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piastowski przewiduje, aby dawać dofinansowanie maksymalne do poziomu 85% kwoty całego zadania, więc myślę, że tych środków dla tego typu stowarzyszeń, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej, nie powinno zabraknąć. Wydział może formalnie pomóc takim stowarzyszeniom, pokazać im te możliwości, ponieważ wiemy, że w Grudziądzu jest ten problem, ponieważ stowarzyszenia nie mają w swoich zasobach prawników, ludzi kompetentnych, którzy by umieli pisać projekty unijne itd. Także czy urząd wspomaga stowarzyszenia i inne podmioty pod względem formalnym? Oczywiście, że pracownicy Urzędu Miejskiego, zwłaszcza Wydziału Funduszy Europejskich, są otwarci na to, aby wspierać wszelkie NGOsy, czyli te pozarządowe organizacje, aby przygotowywać projekty unijne. Mało tego, planujemy właśnie dla nowej perspektywy, specjalnie dla wszelkich stowarzyszeń, wydzielić nawet osobę w Wydziale Funduszy Europejskich, która będzie wspierać takie, to